Cześć, to jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No właśnie, moi drodzy, ostatnio bardzo mnie znudziło grać ciągle w to samo. Więc postanowiłem, że musimy coś zmienić, musimy coś dodać nowego na mój kanał. I wymyśliłem sobie taką serię, gdzie będę testował różne dziwne gierki raz na jakiś czas. Pierwszą taką dziwną gierką jest gierka z App Store. Gierka, która nazywa się Master Doctor 3D, gdzie wcielamy się w rolę doktora i musimy pomóc osobom potrzebującym. Więc może być śmiesznie, zobaczymy, czy w ogóle jesteśmy w stanie komukolwiek pomóc z moimi kwalifikacjami. Jeżeli pomysł na taką serię wam się podoba i uważacie, że będę dobry w roli doktora, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, a teraz zaczynamy. Ua, proszę pana, co to za beznadziejny przypadek, to jakiś początkujący fakir chyba był. Pochodził po gwoździach, dobra, mamy pensetę, łapiemy za gwóździka, zardzewiały, oj bydlak, prawo, lewo, prawo, lewo, tylko się pan nie rusza, nie? No i plus 50 golda, pięknie, teraz sobie tutaj maścią posmarujemy, tak jest, po całej stopie, góra, dół, to jest chyba znieczulenie, maść znieczulająca, może coś takiego. No i ładnie, plasterek jeden, plasterek drugi, plus 50 golda, pierwszy level za nami, piękna sprawa. Okej, tego to nie widziałem, będziemy okulistą? Tak, tak się bada wzrok. Okej, o, jakie małe oczka ma, ale ma coś czerwonego wokół, czyli to nie to. Okej, to tylko o to chodziło? Dobra, czyli wiemy już, ile ma dioptrii, nie? Oku. Tylko że zapomniałem. Jestem takim doktorem. Teraz zbijamy szybkę. Tak jest. Zbijamy szkiełka, bo musimy jej wsadzić nowe. Tutaj będzie oczywiście lewe, tutaj prawe. No i pięknie, jak my już mamy 400 golda na koncie. To jest to. Wow, 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 wow. Halo, halo. Tu jest kompletnie obleśny przypadek. Co ten chłop robił? Na... To jest toaleta? Nie. To nie toaleta. Dobra, myślałem, że on na kiblu siedzi i utknął. Okej. Tutaj mamy nogę w sidłach, tak? Okej. To niezły z pana gagatek. Jakiś łowca niedźwiedzi był. Czekaj, czekaj. Okej. Muszę tak robić palcem. Góra, dół i dobrze. Tutaj udało nam się odblokować nogę. Teraz wałeczkiem. Nie wierzę, że mu wałkujemy nogę, żeby bliznę wywałkować. Okej, teraz do góry skarpetkę zakładamy. I tu proszę 50 golda. O proszę, tutaj chłop się postarał z zapłatą. Mamy jakieś koło. No to teraz obstawiamy. Ile trafię? Ja uważam, że trafię 50. Let's go i... Co jest? Dwie paki! No i to mi się podoba, 600. Wow! Mam jeszcze darmowy spin. I co będzie? Wow, 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 wow! To jest moja nowa postać? Ja będę tą postacią grał? A nie, mamy jakiegoś wariata. Mi się wydaje, że to jest MGK. Kto zna MGK, łapkę w górę. Dobra, moi drodzy. Co tu się stało z tym łukiem brwiowym? W środku ma industriala i chyba dostał od jakiegoś fana gonga w głowę. Więc tutaj trzeba... to jakoś wyciągnąć. Panie, poczekaj pan. Okej, okay. Rozwaliliśmy jeden kolczyk. No, dawaj, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie? No, no, o, o, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze teraz w tą stronę troszeczkę, tak jest. I chyba coś będzie z tego, uwaga. Dawaj, no nie mam żadnych tutaj nożyczek. Ten tutaj już dawno panu pomógł, ale palca w oko panu wsadzę. Okej, okay, bo muszę to powyciągać, dobra. Kumam, o co chodzi. Proste to było, tylko musiałem na początku do tego dojść. Teraz tutaj ładnie maścią. Tą samą, co chłopowi przed chwilą stopę smarowaliśmy. Mam nadzieję, że panu tam nic nie wyrośnie. Plasterek, pyk, piąteczka. Tutaj jeszcze zapłać, tylko solidnie i lecisz dalej. Ohoho, rezonans będzie, proszę pana. Co pan tutaj zrobił? Ej, on ma podobne słuchawki do mnie. Słuchawki po pierwsze trzeba zdjąć. Okulary trzeba zdjąć. Łańcuch też trzeba zdjąć. Oczywiście on będzie rozliczony na poczet rezonansu. Także niech pan... już o nim zapomni. Tutaj mamy zegareczek też, bo to Rolexik, pasek ładny. No i co? Panie, jak pan tu się położył? Tutaj lewa nóżka, prawa, prawa ręka prosto, wzdłuż ciała, bo pan się nie zmieści. Główka do góry, patrzymy do góry i się nie boimy. I wcamy pana do środka. Okej, okay, mam jakiegoś chłopa prosto, który przyjechał z safari i ugryzły go A. pająki, B. robaki, C. pszczoła. No to jak co? Oczywiście, że pająk, bo tu mamy dwa zęby jadowe, nie? Więc pajączka bierzemy i tutaj musimy pompować. Wypompować musimy jad z niego. Fu! To było obrzydliwe. Tutaj go pogryzły żuki. Dobra, dawaj tego żuczka. Sikamy tutaj sprayem ładnie i mam nadzieję, że tu nie będzie pana bolało. O tak. Tu dobrze, dobrze. Tu jeszcze u góry. Już opuchlizna i... chrostki zlazły. Teraz mam tutaj pszczołę. Pszczółkę oczywiście. Co musimy tutaj zrobić? Bi alergii. Aha. Dobra. Odsysamy coś? Nie, daliśmy zastrzyk przeciwalergiczny.
I teraz, okej, wszystko jasne, mamy już 1000 golda. O proszę, teraz mam tutaj Santa Clausa Mikołaja. Ciekawe, co Mikołaj nawywijał, że przyszedł się leczyć. Na dzień dobry, panie Mikołaju, co tu się wydarzyło? Halo! On się chyba tak nażarł na święta karpia, czy coś. Spójrzcie na to. Okej, pompujemy jakąś maść na rękawicę. I teraz... będziemy masowali brzuch Mikołaja. O co tu chodzi? To będzie chyba USG. Jezuniu, jakie włosy. Panie Mikołaju, no to sprawdźmy, co pan tutaj połknął. Okej. Zobaczmy. To jest to? Co to jest? To jest nerka. O, tutaj coś się wydarzyło. Kamień nerkowy to był. Szybka akcja z Mikołaja, moi drodzy. Że chłop wleciał i łeb sobie rozwalił. Nie, on się wywrócił i... co on wsadził tą rękę? Dobra, na początku trzeba umyć ręce, zdezynfekować, bo tak być nie może. Dobra, jeszcze. Dawaj, stary. Prawo, lewo. Teraz dwie na raz. Tak jest. Tu, pod kran. Dobra, do końca. Po łokcie same. Tak jest, tak myjemy. Teraz szybciutko rękawiczki. Lewa, prawa. Wskakujemy. Na wieżaku rękawiczki, nie mogę patrzeć. Ciekawostka. Ja gotowy do operacji, więc tak. Co tu pani dolega? Uwaga, 9 poziom. Proszę panią, trzeba ustawić maszynę odpowiednio prosto, wypoziomować. O Jezuniu. Co pani jadła? Gruz? O co tutaj chodzi, moi drodzy? Tutaj ostra glebogryzarka była, nie? Chyba dachowała. Ja pani tu szybciutko, jako ortopeda, nastawię te ząbki, ale proszę następnym razem uważać. Patrzeć pod nogi, jak się biega. Bo później tak się dzieje. No i widzi pani, jaka pani zadowolona. Stówka zgarnięta. Uła, 10 poziom i mam jakiegoś gościa, który przyjechał dopiero co z safari i prawdopodobnie strzelił w niego włosami jezozwierz. Tak mi się wydaje, jezozwierz. Tak to się wymawia poprawnie. Moi drodzy, musimy taką maszynką odpalić. A, to jest mini odkurzacz. Dobra, odkurzamy bicepsa. Teraz sprayujemy, żeby nie bolało i żeby nie było zakażenia. Można powiedzieć, że to jest taka woda utleniona w sprayu. Pięknie. No i teraz wielki plaster. Pyk. I możesz, gościu, dalej lecieć, polować na dzikie zwierzęta. Aha. Gdzie pan się szlajał, że ma pan wszy i gnidy? O, fu. Wow. Dobra, trzeba je wszystkie zlokalizować prawdopodobnie. I dopiero będziemy, proszę pana, diagnozowali, jaki tutaj preparat użyć. Ja bym to w ogóle na łyso wszystko ogolił, a nie go czesał. Dobra. Obrzydliwstwo. Mamy kolejnego delikwenta i po chłopie, co to chodzi? Jakiś insekt. Trzeba go od razu zasprayować, proszę pana. Prawo, lewo. W ogóle ten insekt nie walczy. Czemu nie walczysz, wariacie? To już powinieneś uciekać. Jakiś, kurczę, zmutowany kleszcz z pasikonikiem. Dobra, sprayujemy i plus 50 golda. Teraz go z czypczykami bierzemy. Tak jest. Chodź, gościu. Tu, z tej strony i z tej. Mamy to. Teraz plasterek. Ale ja bym jeszcze popsikał sprayem, a nie ma sprayu. Dobra, no to plasterek na środeczek. Cyk. Dobra, tutaj wycyrklujmy i pięknie. Od razu opuchlizna zlazła. 12 poziom za nami. Okej. Przyszła rozmawiać o pracę. Dobra, zapytajmy ją na przykład, co pani oferuje. Okej, pomoc ludziom. To jej pasja, tak? Jakie masz doświadczenie? A, unikalne. Wiecie co? Dajmy szansę kobitce. A co? Dlaczego by nie? Jesteś zatrudniona, tak jest, jak widzimy, ona się cieszy. Jak też byście zatrudnili tą babkę, no to zostawcie łapkę w górę. A teraz, moi drodzy, 14 level, wąski korytarz. A my jedziemy na salę operacyjną. I co my musimy zbierać? Wodę, tak? I nam się uzupełnia nasza kroplówka u naszego pacjenta. No nie mogę patrzeć. I ale to wygląda, ale wymyślili gierkę, no dobra. Tak to nie wygląda w szpitalu. Uwaga, bo śliska podłoga. Ale czekajcie, wywróćmy się, bum. I co? Pacjent nie przeżył? O nie, retry. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem się nie potkniemy. Myślałem, że ten pacjent troszeczkę bardziej efektownie by dachował, jadąc tym łóżkiem na salę operacyjną. No ale jak widzicie, animacja była bardzo średnia. Więc nie warto tutaj dachować, ale trzeba było to oczywiście sprawdzić. Tutaj oczywiście unik, lewo, prawo, cyk. A, bo ja muszę zbierać tą kroplówkę, bo inaczej mój pacjent się odwodni. Tak bym to nazwał. Mamy to. Co panu dolega? Uwaga, koszulka do góry. Zaraz tu pana osłuchamy. Tutaj mamy serducho, tak. Tak, dobrze, celuję. A, bo muszę utrzymać w tym miejscu. Okej. Serducho ma pan w porządku. Tutaj teraz musimy osłuchać. Jak się osłuchuje nerki? XD. Teraz płuca.
Proszę tutaj zakaszleć, proszę pana. Tak jest, płucko. No i tu chyba wątrobka, nie... Wątróbka albo brzuszek? Chyba wątróbka, ta. Dobra, proszę pana. Jest pan zdrów jak ryba. Rutynowa kontrola za nami. Wow, 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 wow. Specjalny item, piła motorowa? Za 200 golda? Czy ja będę mógł kogoś leczyć piłą motorową? Tak jest, let's go, okej. Okay. A jakby mi troszeczkę ta piła zeszła na drugą nogę? Nie da się. Dobra. Jazda z tym. Gips jest prawie rozcięty. I bum. Mamy to. Teraz tu młoteczkiem. Pyk, pyk, pyk. Proszę panią. Rozbijamy starą skorupę z gipsu. I nóżka. Mua, miód malinka. Proszę pana, co pan zrobił z tym paznokciem? Chyba po bagnach chodził u Shreka czy coś. Zobaczcie, przecież to jest niesamowite, żeby tak zgnił palec. Dobra, proszę pana, to trzeba to ładnie obciąć na kwadratowo. Freza reczką teraz. To coś zielonego, co jest na tym paznokciu, trzeba zeszlifować. Pięknie. Damy tutaj teraz lakier. Nie, to jest coś do odkażania chyba. Przeciwko jakiejś grzybicy. Wow, moi drodzy, special item. Złote zęby. Bierzemy. No i mamy to i co teraz? Rocky Balboa. Moi drodzy, Sylwester Stallone przyszedł do mnie naprawiać zęby. Proszę pana, co tu się wydarzyło? Że pan walczył w takiej szczęce? Co pan nie wie, że trzeba silikonową założyć? Dobra, tego ząbka damy panu tutaj. Tego damy tutaj. Tego tutaj. No i teraz przydałoby się tutaj troszeczkę powyciągać tego zielonego czegoś. Nie wiem, z czym pan wojował, ale wygląda naprawdę to głupio. Teraz nabłyszczymy. Tutaj czwóreczka, dwójeczka, jedyneczka. Tak, jest. Ładnie i piękny. Teraz pan może iść walczyć z takim uśmiechem. Szczerze, idzie mi naprawdę całkiem dobrze. Jeżeli nie balibyście się do mnie przyjść, się leczyć, zostawcie łapeczkę w górę. Moi drodzy, ja bym was tutaj, wiecie, ugościł perfekto. Tu jakieś zwolnionko, L4. Nie byłoby problemu. Kaszelek, paluszek czy główka to szkolna wymówka, rozumiecie? U mnie by było jak ta lala. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Bandaż trzeba tutaj zmienić. Przepraszam, nie bandaż, plasterek, opatrunek. Okej. Okay. Do góry. Mamy tutaj teraz coś znieczulającego chyba, albo jakiś puderek. Co on zrobił? Mi się wydaje, że ten chłop bawił się w chowanego i schował się pod świeżo zaparkowany samochód, który dopiero co przejechał 500 km i poparzył głowę o rurę wydechową. Taka jest moja diagnoza jako doktora. Więc proszę pana, jak coś, to to nie jest łupież, to tak musi być. Okej, okay, tutaj teraz... panu nasadzimy włosów na szybkości. Laserowe sadzenie włosów. Widzicie, jaki jestem bezbłędny? O kurde, przegiąłem trochę. O co tutaj chodzi? Czy pani ma przyklejone takie elektrody i będziemy robili elektrowstrząsy? Okej, okay, tu pani podłączymy tą. Jakaś rehabilitacja jest. Tu podłączymy... To jest, to jest, to jest! Różowa do różowego, no co ty? Pomarańczowa do pomarańczowego. Zielona tu, niebieskie tu. Okej, okay. Aha! Teraz będziemy sprawdzali jej, nie wiem, wydolność? Zdrowa! Zdrowa jak ryba! Proszę powiedzieć A! Tak jest. I co my tutaj mamy? O kurczę, proszę pani, to jest angina. To jest angina, tak. Ropna w dodatku. Ja tutaj szybciutko, proszę panią, laserkiem zaraz to sprawdzę. Okej. Jest dobrze, jest dobrze. Już usuwamy. Może troszeczkę gardełko zapiec, ale to spokojnie, tylko chwilowy. Chwilowy ból później przechodzi, można śpiewać do woli. A panu co się stało? Coś panu wlazło do ucha, tak? Trzeba je pierw przepłukać. Nie wiem, gdzie pan był, że pan tyle brudu nazbierał w uszach. Może jest pan górnikiem. Innej diagnozy nie potrafię postawić. Okej, jeszcze, jeszcze. Karszerem w ogóle płukamy mu ucho. Dobra, teraz tutaj wyczyścimy. Więc pamiętajcie, czyśćcie uszy, bo możecie też mieć takie śmieci w środku, nie? A później się nie słyszy. I pamiętajcie, że jak się puka głową o umywalkę, to nie znaczy, że... Uszy są już czyste, tak? Tak się nie myje uszu. Więc teraz, moi kochani, pod mikroskopem mamy jakieś bakterie, które tutaj muszę szybciutko zbadać, zobaczyć, o co chodzi. Dobra, ja tutaj po prostu likwiduję, klikając, a one narastają, tak? Teraz się ruszasz, wariacik. No dobra, przecież co myślisz, że ci nie złapie? Pyk, pyk, pyk. I myk. O kurczę, mamy jakiegoś gigabossa. To może być koronka, moi drodzy. To może być koronka. Od razu ją tutaj na dziurę, pyk. I doktor zwalczył wirus. Wow, wściekły doktor przyszedł i będzie szczepił. Tak jest, ampułkę tutaj trzeba oczywiście opukać, że nie trafiłem i zrobiło i pstryknąłem poza fiolkę jeszcze raz centralnie i teraz idealnie to pęknie, szkiełko.
Dobra, tapujemy. Pyk, połamane. Proszę panią, gdzie pani chce dostać ten zastrzyk? W ramię, w łydkę? To już pani decyzja. Ej! Ja chciałem zrobić mój pierwszy zastrzyk w życiu, a nie wyszło. Co to jest jakaś magiczna flet? Okej, okay, będziemy... Aha! Tym się wyciska pryszcze, moi dro... Obrzydlistwo. Jeszcze raz. Panie, skąd ma pan takie wielkie pryszcze na plecach? Nie mam pojęcia. Nie ma na to ratunku, proszę pana. Tylko magiczny flet. Teraz to szybciutko maścią na opuchliznę. Czy na jakieś tam inne dziwne dziadostwo. Co tam z panu z pleców wyszło? Obcy. Jest pan zdrowy. Okej, okay, a panu co się stało? Proszę pana, co tu się dzieje? A, będziemy mierzyć ciśnienie. No dobra, proszę, a tutaj pompuję. Dobra, 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 pompuję cały czas. A dobra, przepompujmy może. Zobaczymy, co się stanie. Czy pęknie panu biceps? Nie, nie udało się. No dobra. Proszę się nie denerwować, zobaczcie na jego minę. Okej. Wszystko jest git, proszę pana. Jest pan zdrów. Mamy kolejnego wariata. I co tu się wydarzyło? Aha! No ładnie. Nie zabezpieczył pan tatuażu po dziaranku, tak? I wdała się jakaś infekcja. Tutaj szybko jeszcze. A nie, my usuwamy tatuaż laserowo. Nie mam pytań. Dobra, dobra, to u góry trochę jeszcze, tak jest. Ponoć usuwanie tatuażu boli dwa razy mocniej niż zrobienie sobie normalnego tatuażu, oczywiście. Wow, 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 mamy specjalny charakter do odblokowania. Kosmita będzie u nas się leczył. Tego jeszcze nie było. Za 1000 golda, moi drodzy, prześwietlimy sobie ufolutka. I co my tu mamy? O, proszę pana, pęknięta noga. Chyba pan w Roblox za dużo grał i skoczył z góry. Teraz tutaj szybciutko obiniemy plasterkiem. Tak jest, do góry, do góry. No i pięknie. Teraz pan może szybciutko lecieć z tą nóżką na pośpieszny na pluton. A pani co, schody myła w nocy? Tak główkę sobie obiła i spadła niestety? Proszę tak nie robić. Tutaj jeszcze tylko gardełko sprawdzimy. Okej. Okay. I o co tutaj chodzi? Trzeba stuknąć w kolanko, tak? O! Uderzyłem ją w piszczel. Chyba będzie bolało. Jeszcze raz uderzmy ją w piszczel. Au! Chyba nie pomagam, co? No dobra, no to ją uleczmy jednak. Pyk! O, te kolanko sprawne, super. Reaguje odpowiednio. Oczko mi puściła. Wow, 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 wow! Kosiareczka! Nie wierzę. Będę babie golił nogę. No dobra, to jedziemy tą kosiarą. Jazda z tematem, góra dół. Tak jest. I co ona ma pod spodem żylaka? Nie mogę patrzeć. Dobra, proszę panią, będziemy usuwali tego żylaka. Ale proszę się nie ruszać. Jak pani się ruszy, to będzie ciężko go usunąć, tak? Żylak wtedy powróci, a tak? To nie ma problemu, odessamy. Albo wstrzygniemy jakiś płyn, który specjalnie tego żylaka nam rozrzedzi. My chyba go wyssaliśmy, tak jest. Już nóżka nie będzie boleć. Jesteśmy na 31 levelu i powiem wam szczerze, moi kochani, że nie wiem, ile jest tych poziomów. Jeżeli chcecie, abym przeszedł kolejne 30 poziomów, zostawcie teraz łapkę w górę. Każdy po jednej łapce. Będzie sporo łapek, to ja dla was ten odcineczek nagram i zobaczymy, czy faktycznie sprawdzam się w roli lekarza. Moi drodzy, mamy tutaj chłopa, który leży na łóżku. I co my musimy zrobić? Podnieść nogi. Tak, nogi podnieść do góry. O kurde, głową uderzył. To teraz damy tutaj oparcie do dołu głowę, tak? Okej, okay. I tylko o to chodziło? To ustawienie łóżka było za proste. Dobra, 32 level. Chłop zamrożony, co jest? Dobra, proszę pana, już pana tutaj odmrażam. Gdzie pan wpadł? Do przerębla? O co tu chodzi? Chłop z epoki lodowcowej nam się urwał. No dawaj, 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 tu rączkę. Tak, podgrzewamy. Szybciutko tutaj nóżkę też, bo tu można dostać odmarznięcia któregoś stopnia, tak? Odmrożenia. Okej, okay, mamy to! Jeszcze jeden level. Chłop zaplątał się w balony, taki youtuber chyba. O co tu chodzi, proszę pana? Nie, to nie są balony, to są tejpy. Takie jak nieraz na przykład, wiecie, mamy za mocno mięsień naciągnięty albo obciążony, to żeby on odpoczywał. Musimy go tutaj teraz rozbandażować, bo chłop se połamał plecy. I co teraz robimy? A, ubieramy mu koszuleczkę, naciągamy na plecki. Dobra robota. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu paluszek i główka, to szkolna wymówka. Zostawcie łapkę w górę, subika, trzymajcie się, hej!